Bergenie stanowią kolejną grupę roślin łasów w uprawie. Są to byliny pochodzące z rodziny skalnicowatych. Występują głównie w Azji, w takich miejscach jak np. Afganistan, Himalaje czy Syberia, gdzie zamieszkują skarpy czy różnego rodzaju obszary kamieniste. Mówiąc bergenia, zazwyczaj mamy na myśli bergenię grubolistną, czy też bergenię sercowatą, mogą również występować mieszańce międzygatunkowe. Bergenie to rośliny, które rosną wszędzie, od słońca do cienia, choć najlepiej wydaje się im być w półcieniu. Mają one niewielkie wymagania glebowe, są bardzo tolerancyjne wobec gleby. Są wytrzymałe na mróz, nie są atakowane przez choroby. W niektórych latach mogą być jednak atakowane przez gąsienice, które jednak łatwo można wyłapać i wyrzucić. Jeśli tego nie zrobimy, nasze liście będą poobżerane przez te szkodniki. Bergenie jednak łatwo się regenerują. Miałem nawet tak u siebie taki przypadek, że przyjechał po niej traktor, niszcząc całkowicie liście. Bergenia po krótkim czasie, jak gdyby nigdy nic, zaczęła wypuszczać ze swoich kończyn nowe, młode liście. Także nic jej nie straszne. Bergenie są to rośliny, jak widać, ozdobne głównie z liści, jednak jak każda roślina, wytwarzają również kwiaty, tak one wyglądają. Są one również bardzo dekoracyjne i ładnie pachną. Zazwyczaj pojawiają się od kwietnia do maja. Mogą być wykorzystywane w florystyce. Roślina nie potrzebuje nawożenia, chyba że usuwamy zeschnięte stare liście. To można jej dać trochę nawozu wieloskładnikowego na wiosnę, jeśli nasze podłoże jest bardzo słabe. Na żyźniejszych glebach po prostu będą lepiej rosły. U mnie bergenie rosną na taki sposób, że stare liście, kiedy usną, kompostują się i składniki pokarmowe wracają z powrotem do gleby. Rośliny nigdy nie były nawożone, bergenie najlepiej wyglądają posadzone w grupach, w ogródkach skalnych, przy zbiornikach wodnych lub po prostu posadzone w ogrodzie przydomowym gdzieś przy ścianie budynku, tak jak u mnie. Na koniec jeszcze kilka ciekawostek i wskazówek, które warto wiedzieć. Rośliny mogą rosnąć nawet kilkanaście lat na jednym stanowisku. Rośliny są długowieczne i bardzo wdzięczne. Nie wymagają szczególnej opieki, nie trzeba ich nawozić, podlewać, chyba że rosną na słońcu, ani pielić, ponieważ ich liście dość dobrze zagłuszają kwasty. Warstwa starych liści również utrudnia wzrost kwastom. Lepiej nie sadzić ich w pełnym słońcu, mogą one zostać wtedy poparzone. Najlepiej wydaje mi się takim stanowisku zacienionym, lekko zacienionym. Bergenie z powodzeniem można sadzić w doniczkach, świetnie sobie w nich radzą. Bergenie świetnie prezentują się w towarzystwie innych roślin, takich jak trawy ozdobne czy funkie. Można łatwo je rozmnożyć wczesną wiosną przez podział kłączy lub wykonując sadzonki półzdrewniałe. Warto rozglądać się za odmianami, szczególnie mieszańcowymi, które mogą mieć większą wartość ozdobną niż standardowe rośliny. Dobrze rosną na glebach kamienistych lub różnego rodzaju szczelinach. Bergenie urosną nawet pod drzewami. Rośliny lubią wilgoć w glebie. W przypadku, gdy rośliny rosną na słońcu, lepiej je podleć. Można jednak z powodzeniem uprawiać je na glebach przesychających, piaszczystych, suchych. Jest to roślina lecznicza również. Stosuje się głównie w Azji w leczeniu dolegliwości skórnych i układu moczowego. Nazwa bergenia sercowata powstała przez to, że posiada ona liście przypominające serce. Nie trudno się tego domyślić. Bergenia urośnie nawet wśród kamieni. Roślina jest zimozielona. Liście mogą jedynie opadać, oklapywać na zimę. Zachęcam do obejrzenia innych filmów, ponieważ prezentuję dużo roślin, które są bardzo proste w uprawie i praktycznie niewymagające. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, no i do następnego. Cześć.